Głośne 200 lat wybrzmiało, pułkownik Zdzisław Baszak świętował swoje setne urodziny. Żołnierz 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, ostatni tarnowski uczestnik wojny obronnej 1939 roku oraz słynnej operacji Most 3. Oficer Armii Krajowej Inspektoratu Tarnów, założyciel Okręgu Tarnów, Światowego Związku Żołnierzy AK. Żeby młode pokolenie usłuchało własnego sumienia, własnego rozumu, żeby do tego rozumu doszli i żeby się tym kierowali. Nic więcej. To rozsądku i rozumu. Żeby mieli zdrowy rozum, żeby czytali i żeby znali dobrze historię, żeby wiedzieli, skąd się tu wzięli i żeby wybili się z głowy, skąd się może wziąć ze wschodu czy z zachodu, tylko że się stąd i tu się trzymajcie i nie słuchajcie ani jedni przyjaciele, drudzy przyjaciele. My mamy wyjątkowe, Pan Bóg nie wiem, co nas wskazał między takie towarzystwo z lewej i z prawej. No. I nie zdaję sobie sprawy, z czym to śmierdzi. A ja osobiście zapłaciłem jednym i drugim za to, co nas z tego. Szkoda tylko, że nie mogłem więcej, tylko tyle, co mogłem. W telewizji był taki serial Stulecie Winnych, myślę, że o panu pułkowniku również taki serial Stulecie pułkownika Zdzisława Baszaka na kanwie być może jakiejś powieści mógłby powstać, bowiem jego życiorys, jego biografia naprawdę na to zasługują. Jest dla nas wielki zaszczyt, że możemy dzisiaj spotkać się z panem pułkownikiem, który dokładnie dzisiaj, 8 lipca, kończy 100 lat. Pan pułkownik urodził się miesiąc przed 18. decydującą bitwą o dziejach świata, czyli miesiąc przed bitwą warszawską 8 lipca 1920 roku w Woli Gręboszowskiej. Jest, jak wspomniałem, postacią niezwykłą. Walczył już od 1 września w wojnie obronnej jako dowódca plutonu w 16. Pułku Piechoty. Walczył pod Pszczyną, pod Ćwiklicami w ciężkim boju. Z jego plutonu ciężkich karabinów maszynowych przeżył tylko on jeden, bowiem wszyscy żołnierze zostali dosłownie rozjechani przez czołgi, a on później przeszedł cały szlak bojowy aż po Narol i tam w lasach Tomaszowa Lubelskiego zakończył swój szlak bojowy, a przez cały okres okupacji był zaangażowanym żołnierzem Armii Krajowej, jednym z dowódców Komendy Obwodu Dąbrowa Tarnowska, kryptonim Drewniaki. I pan pułkownik jest ostatnim żyjącym uczestnikiem najbardziej spektakularnej akcji przerzutowej w dziejach Polskiego Państwa Podziemnego, mając na myśli akcję Most III, która wykonana została w lipcu 1944 roku z lądowiska Motyl pod Radłowem. Fragmenty rakiety V2, która była wystrzeliwana z Blizny, a więc pod Dębicą, została później ta rakieta wydobyta z bagien nad Bugiem, przetransportowana w warunkach konspiracyjnych do Warszawy, później pod Tarnów i tutaj przewieziona, przetransportowana drogą lotniczą z wielkimi trudnościami Dakotą do Brindisi, a później do Londynu, więc w ten sposób tajna broń Hitlera trafiła w ręce aliantów. A po wojnie pan pułkownik był żołnierzem, działaczem podziemia antykomunistycznego, angażował się w struktury niepodległościowe, za co został aresztowany, przesiedział kilka lat w więzieniu, między innymi na Montelupi w Krakowie, w Wiśniczu, w wielu innych więzieniach okresu stalinowskiego. To jest bardzo ważna misja, uważam, młodszych i młodych pokoleń, aby szanowali historię i osoby starsze. I to jest ta sztafeta pokoleń, o której wielokrotnie mówiłem, że naszym obowiązkiem jest kultywowanie pamięci o wydarzeniach I, II wojny światowej, a żyjących świadków historii musimy w sposób szczególny hołubić. I tak właśnie jest z naszym dzisiejszym dostojnym jubilatem, pułkownikiem Zdzisławem Baszakiem, który jest z rocznika 20, więc 100 lat, więc kawał historii naszej ojczyzny i to w bardzo takich dramatycznych chwilach, jak II wojna światowa, jak okres komunizmu, więc pan pułkownik tutaj wielkie zasługi dla ojczyzny ma, a już w niepodległej naszej wolnej Polsce po roku 90 tworzył struktury Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, był pierwszym prezesem okręgu, tworzył Izbę Pamięci, więc on był przekazicielem również informacji o Armii Krajowej, o Polskim Państwie Podziemnym, a teraz my, jego następcy, młodzi w Światowym Związku Żołnierzy, kultywujemy tą pamięć i pułkownik nasz jest naszym guru, takim wzorem naszego środowiska kombatanckiego w Tarnowie. Wyjątkowy jubileusz rozpoczęła msza święta w Katedrze Tarnowskiej. Po nabożeństwie zarząd Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zaprosił na spotkanie urodzinowe. Były kwiaty, upominki, odznaczenia i oczywiście życzenia. Przede wszystkim chciałem przekazać wyrazy szacunku dla pana pułkownika, a życzyć zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Cóż, przeszedł cały szlak. Myślę, że jego postawa w walce o wolność
naszej ojczyzny sprawiła to, że żyjemy w takim kraju, gdzie jesteśmy wolni, bezpieczni i myślę, że przede wszystkim chciałbym wszelkiej pomyślności i wszystkiego najlepszego. Stulecie, doczekać takiego pięknego wieku, szacunek i myślę, że właśnie w takiej uroczystości powinniśmy oddawać hołd za to, że właśnie tacy ludzie jak pan pułkownik sprawili, że możemy żyć w wolnej ojczyźnie. Będziemy składać życzenia człowiekowi nieprzeciętnemu, osobie, która była żołnierzem, walczyła i to w regularnej armii, w kampanii wrześniowej, później w partyzance, prześladowany po wojnie. Zadbał w okresie już powojennym o zebranie pamiątek z okresów okupacji, doprowadził do powstania w Tarnowie Izby Pamięci Armii Krajowej, a szczególnie wszystkiego, co wiąże się z akcją Trzeci Most. A więc z dużą satysfakcją pogratuluję sędziwego już wieku panu pułkownikowi Baszakowi, życząc mu dużo, dużo zdrowia. Mój Boże, by nam dalej żył, był z nami, bo nas bardzo ubogaca, jego świadectwo jest czymś niezwykłym, no świadectwo tego pokolenia, które niestety odchodzi. No to jest jeden z ostatnich, bodajże ostatni żołnierz 16 pułku. Więc wobec tego być przy tym człowieku to jest no, dla nas zaszczytem i wsłuchiwać się w jego słowo, w jego historię. I oby nas jeszcze uczył, bo ma bardzo wiele cennych myśli do przekazania. I byłem świadkiem kilka razy, jak pan pułkownik dawał takie świadectwo, spotykał się z młodymi ludźmi i powiem nawet z dość taką grupą specyficznej młodzieży, bardzo dynamicznej, tak ją określę, i z wielkim zainteresowaniem słuchali. Podziwiałem, że widocznie jest im to bardzo potrzebne też. Pułkownik Zdzisław Baszak urodził się 8 lipca 1920 roku. Swoją heroiczną postawą zapisał się na kartach historii jako legenda walki o niepodległość Polski. Nawet po wojnie nie złożył broni. Przez całe życie pozostał wierny ideałom, przekazując je następnym pokoleniom. 200 lat, 200 lat, niech żyje.